Hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o moich 5 ulubionych podkładach do cery mieszanej i tłustej. Ranking oczywiście bazuje na tym, co testowałam do tej pory i co u mnie się najlepiej sprawdza. A jak oglądacie mnie na bieżąco, to wiecie, że ja tych podkładów testuję dosyć sporo. Coraz pojawiają się nowe testy podkładów, także można się pogubić pod tym względem, co tak naprawdę u mnie najlepiej się sprawdza. Także dzisiaj porozmawiamy o 5 podkładach, które najlepiej się sprawdzają do mojej skóry. Powiem dokładnie, który jest mój ulubiony, który się najlepiej trzyma, którego wolę używać na co dzień. Także zaczynamy. Zaczniemy od mojego najkochańszego podkładu. Podkład zdecydowanie numer 1, który przewija wszystko na głowę. Nic, co do tej pory testowałam, nie równa się temu podkładowi. I jest to podkład Estée Lauder Double Wear. Jest to zdecydowanie najlepszy podkład do cery mieszanej i tłustej. Podkład, który trzyma się w ekstremalnych warunkach i przez ekstremalną ilość godzin, ponieważ tutaj nie musimy się bać, że nam zejdzie z twarzy, że nam spłynie, ponieważ on się trzyma od rana do nocy tak naprawdę. I jeśli mamy naprawdę jakąś długą imprezę w upale, tak jak właśnie wesele, to jest to zdecydowanie najlepszy podkład, który testowałam do tej pory, który się najlepiej sprawdza. Ponieważ tutaj, jeśli mamy podkład 16-18 godzin na twarzy, wszystko dalej jest w idealnym stanie. Jeśli chodzi o poprawki w ciągu dnia, tak jak właśnie przy innych podkładach, co zauważyłam, zawsze nawet jakaś minimalna ilość podkładu schodzi razem z bibułką. Tutaj za każdym razem, jak poprawiam podkład, wszystko jest w idealnym stanie, nic się nie ściera, wszystko zostaje w tym miejscu, gdzie powinno. Także jest to podkład, którego używam, kiedy chcę cały dzień wyglądać dobrze, kiedy mam pewność, że wieczorem ten makijaż będzie dalej wyglądał świeżo, dalej wyglądał dobrze, dalej będę miała pełne krycie i będzie świetnie wyglądał na zdjęciach. Jest to zdecydowanie must-have, jeśli macie skórę mieszaną czy tłustą, ale nawet właśnie osoby o normalnej czy nawet w kierunku suchej lubią ten podkład używać raz na jakiś czas właśnie do zadań specjalnych. Wtedy mamy pewność po prostu, że to wszystko zostanie na twarzy tak, jakbyśmy chcieli. Jest to podkład mocno kryjący, który kryje tak naprawdę wszystko na twarzy. Ma wykończenie takie satynowe, nie jest to mocno świetliste, ale nie jest to też mat. Także oczywiście wymaga przypudrowania, wtedy trzyma się rewelacyjnie. Także tutaj polecam sobie odłożyć trochę pieniążków, ponieważ naprawdę warto i zauważycie różnicę, jeśli chodzi o trwałość podkładu na waszej twarzy. Jego standardowa cena to około 180 zł, ale możecie dostać taniej w sieci. Ja go zamówiłam z tego Mago i wszystko było ok. Także wtedy możecie trochę pieniążków zaoszczędzić. Jeśli chodzi o kolory, to naprawdę mamy fajny wybór, ponieważ mamy 3 różne tonacje, mamy z czego wybierać, ładne są kolory. Jeśli chodzi o kolory, których ja używam, to przez większość roku tak naprawdę pasuje mi odcień 1W2 Sand, który jest właśnie taki piękny, żółty. On nie ma takich bardzo mocnych żółtych tonów, troszeczkę wpada nawet w oliwkę, także przepięknie wygląda na twarzy i to jest naprawdę najlepsze dopasowanie dla mojej skóry, jeśli chodzi właśnie o ten podkład i to jest podkład, którego w tym momencie mogłabym używać. Ja akurat dzisiaj testuję inny, ale właśnie w tym momencie jest dla mnie dobry. Zimą, kiedy moja skóra jest najjaśniejsza, ja wtedy używam 1W1 Bone, a wtedy, kiedy się opalę, kiedy naprawdę jest mocno przebrązowiona, tak jak w tamtym roku po krecie używałam 3W1 Tony. Na drugim miejscu znajduje się podkład marki L'Oreal, jest to Infallible 24 Hour Matte. Jest to podkład, na którym też mogę często polegać, ale nie jest on aż tak ekstremalnie trwały jak Double Wear. Jest to podkład, którego często używałam, jak miałam dłuższe zmiany, wtedy, kiedy chciałam, żeby moja skóra była przez długi czas matowa, ponieważ jest to podkład o takim stricte matowym wykończeniu, którego możecie używać, jak macie mniej przetłuszczającą się skórę, samodzielnie, bez żadnego pudru. Jest to podkład właśnie fajnie trwały, długo trzyma mat, jest mocno kryjący, także zakryje praktycznie wszystko, ale ma niestety właśnie takie dosyć sztuczne wykończenie, szczególnie jeśli przypudrujemy je, no to ta skóra jest naprawdę ekstremalnie matowa, także ja tutaj polecam albo nakładać gąbeczką Beauty Blender, ponieważ wtedy też troszeczkę jakby tego nabliżenia dajemy na skórze i wtedy nie jest aż tak mocno suche, albo to, co ja lubię robić najbardziej, to spryskać gąbką Fix Plus z Maca i wtedy właśnie to wykończenie już jest bardziej takie satynowe, ale dalej przez długi czas jest zachowany mat. Także tutaj niska cena, bardzo dobra jakość. Jeśli chodzi o dostępne kolory, to ja w tej recenzji, której zrobiłam tego podkładu, którą podlinkuję, możecie zobaczyć swatche wszystkich odcieni. Jeśli chodzi o wybór kolorystyczny, nie jest on zbyt dobry, ponieważ gama jest naprawdę wąska, z czego tak naprawdę większość jest albo neutralnych, albo wpadających w róż. Jeśli chodzi o mój ulubiony kolor, to 22 Radiant Beige. Jest to przepiękny, żółty odcień, który jest cudowny. Niestety nie zawsze mi pasuje, ponieważ bywa dla mnie za ciemny właśnie zimą. Wtedy rozjaśniam go po prostu mikserem z NYXa, ponieważ te odcienie, które są jaśniejsze w gamie, są albo bardziej neutralne, albo nawet wpadające w róż. Także mi nie pasują, chociaż przez jakiś czas używałam właśnie
tamtych odcieni. A odcień ciemniejszy, którego używam latem, to jest odcień 24 Golden Beige, który jest przepiękny. Jest taki właśnie mocno żółty, ciemniejszy i wpadający ciut w pomarańcz, ale nie jest to zbyt mocny efekt. I o dziwo idealnie się właśnie dopasowuje do mojej skóry, kiedy jestem mocno opalona. Tutaj cena to około 50-60 zł. Oczywiście możecie dorwać na promocji, czy spróbować w internecie znaleźć, ponieważ a też w internecie nie dość, że znajdziecie za niższą cenę, to jeszcze znajdziecie inne odcienie tego podkładu, ponieważ dostępny jest w internecie na Allegro odcień numer 10 Porcelain, który jest jaśniejszy i bardziej żółty z tego, co kojarzę, z tego, co widziałam na żywo, jak oglądałam ten podkład za granicą. Oraz znajdziecie także ciemniejsze odcienie, jeśli macie właśnie ciemniejszą karnację. Następnie mam podkład z Catrice, jest to HD Liquid Coverage Foundation, jeden z nowszych podkładów, które tutaj mam i na pewno zdecydowanie najtańszy. Ja tutaj jestem w tym momencie, w tym miejscu, także zużyłam 3/4 tego podkładu i powiem Wam, że naprawdę świetnie się u mnie sprawdza. Jest to podkład o nie aż tak ekstremalnej trwałości, także raczej na takie normalne dni, na co dzień do używania, spokojnie, wtedy fajnie się utrzymuje. Nawet przy takich dłuższych zmianach typu 12 godzin bardzo fajnie wyglądał. Jeśli chodzi o jego wykończenie, nie jest aż tak mocno matowe, jest bardziej satynowe, także zdecydowanie wymaga przypudrowania, ale daje taki delikatny blask. Nie jest właśnie ta twarz taka płaska, tylko właśnie troszeczkę się jednak światło od niego odbija i tego produktu naprawdę bardzo lubiłam używać na co dzień. I jeśli chodzi o te informacje w internecie, że ten produkt zapycha, ja go tak naprawdę używałam chyba przez 1,5 miesiąca stricte dzień w dzień, codziennie do pracy, ponieważ go naprawdę bardzo mocno polubiłam i nie zauważyłam nic niepokojącego na mojej twarzy, nie zapychał mi w żaden sposób, także zdecydowanie musicie przetestować na własnej skórze, żeby zobaczyć, czy ten podkład Was zapcha, czy nie. Aczkolwiek mam nadzieję, że nie, ponieważ jest to naprawdę bardzo fajny podkład, do którego będę wracać i lubię właśnie go używać na co dzień. Niestety kolorystyka jest bardzo słaba, ponieważ podkład występuje w 4 odcieniach, gdzie najjaśniejszy właśnie 3, czyli tutaj właśnie ta 30, one są w żółtej tonacji, 20 i 40 są w różowej tonacji. Jeśli chodzi o 10, też dorwałam, nie jest aż tak bardzo jasna, ale dla mnie idealna właśnie zimą, taki odcień mam. Ta 30 teraz jest fajna dla mnie teraz, ponieważ złapałam trochę słońca wcześniej, używałam właśnie też miksera z Nyxa, żeby go rozjaśniać. Krycie tego podkładu jest średnie, ale tak naprawdę tam, gdzie potrzebujecie, możecie jeszcze dołożyć trochę tego podkładu i praktycznie zakrywa wszystko. Także średnie się sprawdza, niska cena, 30 zł około, także naprawdę coś fajnego. Kolejny podkład jest z marki Maybelline, jest to Fit Me Matte & Poreless. Ja mam tutaj akurat wersję ze Stanów Zjednoczonych, dlatego ona występuje w szklanym opakowaniu. Jeśli chodzi o te dostępne w Europie i ogólnie w Polsce, to są one w tubkach. Podkład dokładnie ten sam, tylko inne opakowanie. Często właśnie podkłady czy inne produkty właśnie między Stanami a Europą się różnią. Różnią się odcienie i różnią się numery odcieni. Także ja mam tutaj właśnie ten podkład w odcieniu 128 Warm Nude. Wiem, że zupełnie inaczej wygląda kolorystyka w Polsce. Także nie wiem, jak to wygląda u nas dokładnie, ponieważ nie byłam w stanie zobaczyć, ponieważ tylko przez opakowanie mogłam zerknąć. Nie było żadnych testerów, żeby sobie porównać. Ten podkład świetnie się sprawdza, jeśli macie nierówną teksturę skóry, jeśli macie dużo niedoskonałości albo rozszerzone pory, ponieważ on to wszystko ładnie zakrywa, tuszuje i nie widać nic. Tak naprawdę on się świetnie sprawdza, tak jak ja mam rozszerzone pory na nosie, tutaj na bokach policzku, a na brodzie. Wszystko kryje tak jakby wygładza tą skórę, że nie widać po prostu nic, także za to ten podkład naprawdę bardzo lubię. Krycie mamy tutaj średnie, też możemy budować w niektórych miejscach, ale nie aż tak do bardzo mocnego krycia. Jeśli chodzi o jego trwałość, to też raczej na takie normalne dni, maksymalnie 12 godzin. Wyświeca się dosyć szybko z tego, co pamiętam. Dawno go nie miałam na twarzy, ponieważ ten kolor no przez długi czas mi nie pasował. Także z tego, co pamiętam, to właśnie po jakichś chyba 5 godzinach już troszeczkę wyświecał. Także w zależności, jaki efekt lubicie na skórze, ponieważ ja lubię, jak moja skóra jest rozświetlona, ale też od takiej granicy, która zmienia się z rozświetlonej do przetłuszczonej. Także mi się ten efekt na skórze podoba i po prostu tylko wymaga więcej poprawek. Jeśli chodzi o jego cenę w Polsce, to nie pamiętam, także napiszę Wam tutaj na ekranie, jak ona się prezentuje. I ostatni już podkład, którego zużyłam najwięcej opakowań z tych wszystkich, które Wam tutaj pokazuję, w ogóle ze wszystkich podkładów, jakie kiedykolwiek używałam, jest to trumacz z marki L'Oreal. I jeśli chodzi o te moje zużycia, przez długi czas używałam tej poprzedniej formuły, bardziej takiej matującej, bardziej takiej suchej, którą bardzo, ale to bardzo lubiłam. Potem jak się przysiadłam na ten, jak już tamten nie był dostępny, to powiem szczerze, nawet bardziej go polubiłam, mimo że teraz ten podkład jest bardziej nawilżający. Także jest to podkład delikatnie nawilżający, nie jest to mocne nawilżenie. Dalej konsystencja tego podkładu jest bardziej pudrowa, bardziej taka
satynowo-pudrowa. Nie jest to całkowity mat, ale po przypudrowaniu przepięknie ta skóra wygląda. Krycie jest średnie, ładnie wygląda na skórze, nie podkreśla żadnych suchych miejsc, także ja go często używam, jak mam skórę właśnie taką bardziej przesuszoną, ale ogólnie na co dzień sprawdza się świetnie, fajnie się trzyma, mimo że jest to właśnie podkład bardziej nawilżający, to u mnie bardzo fajnie się trzymał długo, skóra wygląda po nim naprawdę bardzo dobrze. Jeśli chodzi o kolory tego podkładu, to zdecydowanie wolałam kolorystykę tej poprzedniej wersji, ponieważ tam uwielbiałam odcień W1 i W3 i te odcienie albo mieszałam w trakcie, W3 używałam latem, W1 zimą. Teraz jeśli chodzi o kolorystykę, to nie ma takiego odcienia, który by mi pasował, jak jestem jasna. Ponieważ M2, on jest bardziej neutralny, niestety na mojej skórze wybija się róż z niego, także nie wygląda zbyt dobrze. Jeśli chodzi o 3W, no to jest zdecydowanie letni odcień, który jest dla mnie za ciemny, aczkolwiek mogę mieszać, tak jak większość z tych podkładów, o których mówiłam, i tak mieszam. Także zdecydowanie polecam Wam ten podkład, szczególnie, że to też można w niskiej cenie dorwać. I to by było już wszystko. Chciałam Wam powiedzieć o tych podkładach możliwie jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, także być może jakieś informacje pominęłam, ale tutaj na dole w opisie znajdziecie wszystkie recenzje i wszystkie pierwsze wrażenia tych podkładów, także możecie sobie zobaczyć dokładnie, jak się u mnie sprawdziły przy tym pierwszym użyciu, jakie było krycie tych podkładów, jakie oceniałam za pierwszym razem, ale tak naprawdę jeśli chodzi o ten podkład Infallible i właśnie L'Oreal, to już zrobiłam taką szerszą recenzję porównawczą właśnie L'Oreala, porównawczą z poprzedniej wersji, a Infallible po prostu przy dłuższym używaniu, jak u mnie się sprawdza. Także myślę, że te filmy będą dodatkowo dla Was pomocne przy wyborze podkładu, a Wy napiszcie mi na dole w komentarzach, jakie są Wasze ulubione podkłady, szczególnie jeśli macie cerę mieszaną lub tłustą, ale także normalną. Piszcie mi na dole wszystko, ponieważ chcę wiedzieć, czy to 5, czy 1 podkład, który najbardziej lubicie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!